Chcę, byś mi szeptał czułe słowa maju. Nie, no fajna nuta. A tak na poważnie to dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Fleta na Osadzie. Oczywiście. Dokładnie tak. Offset 30, a nie 38. Albo 38 było przez przypadek postawione. Czy przez przypadek? No, dałem klika, bo mi nie pasowało. Ale że trzeba będzie paliwko brać do mojego szatana. Do mojego niedźwiadka małego. Trzeba będzie mu paliwo wlać. No ale to się daleje na spokojnie. No a dzisiejszy plan na odcinek to jest najważniejsze. Jest ogólnie 19 lipca, środa. Ale to data jest akurat nieważna. Ta data jest nieważna. To nie chodziło mi o datę, tylko chodziło mi o to, że plan na dzisiejszy odcinek jest skosić tą łąkę. Jak widzicie, już połowę łąki mam skoszone. Może... No połowę, no. Może trochę więcej niż połowę. Nie wiem w sumie nawet. Tak na oko w sumie kosiłem, nie? Bo chciałem tylko sobie zacząć kawałek koszenia. Chciałem sobie zrobić tylko kawałek koszenia. I potem przerzucić się do bizona. I pokazać wam, jak bizon idzie w rzepaku. Bo to są ostatnie... Ale żebym ciulowo zajechał. Bo to są ostatnie żniwa mojego bizona. Już ostatnie. Bo wtedy był tytuł ostatni na zwierzchnieniu. No bo to były ostatnie żniwa jęczmienia. A teraz będą ostatnie żniwa. Pierwsze i ostatnie w sumie... Nie, pierwsze. Drugie żniwa. Drugie żniwa rzepaczane, ale ostatnie dla mojego bizona. Ale że rezerwa. Ciekawe, czy w ogóle dojadę do stacji. Powinienem dojechać, ale... Zobaczymy. Nie no, może nie będę gasił, bo wtedy tak trochę dziwnie to wygląda, jak gaszę tę kosiarkę, potem ją odpalę. Czy gaszę? No wyłączam, o, może bardziej tak, a nie gaszę. Jak to w ogóle brzmi, gaszę kosiarkę, no kurde. No jakbym gasił, no to by się paliła, nie? Jakby się paliła, to bym gasił, może tak bardziej, w sumie to lepiej zabrzmiało. Ale Steep Disk już to robi robot. Fajna kosiareczka, polecam. Niby wydaje się duża, ale... Znaczy wydaje się, ogólnie ona nie jest duża. Znaczy wróć, ona ma 3 metry, ale nie wymaga dużej mocy, więc o to mi chodziło bardziej. No niestety co? Tak. Elegancko. Dobra. Od kruka wiadomość odczytana. Bo o 20 się widzimy na Discordzie. Może lekko szybciej, może nie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się uwinę w ogóle z tym odcinkiem. Bo plan mam taki, żeby skosić rzepak. I jak starczy czasu, zależy ile będzie minut na odcinku. A powinno być jeszcze trochę czasu, no to wsiąść w 30 i pojechać pracować. Jedno pole, bo, no bo więcej nie dam rady. A jedno pole tylko mam do prasowania. Znaczy no mam w sumie 3 do prasowania, ale jedno chcę na odcinku sprasować, a może tak. Zresztą zobaczymy, bo z prasą tylko 8 na godzinę, więc to też tak w miarę szybko nie będzie szło. No i dobra, trawa skoszona, więc pierwsza robota zaliczona. Była 19, chyba 12, jak zaczynamy odcinek. Więc około 5 minut powinno być. No, nawet nie, 4 minuty. Czekaj, bo ja nie pamiętam, jak się jechało do tej stacji. A, cały czas prosto, dobra. Dobra, już wiem, już wiem. A w sumie nawet na minimapie to widzę. I teraz tu w lewo. No i grzejemy, bo trzeba paliwo dolać, bo to kurde, zaraz mi zdechnie. A on dzisiaj w odcinku będzie potrzebny? Będzie chyba tego do przyczepy potrzebny, żeby podjechać. Tu do jakiegoś chłopa na gospodarstwo się trzeba władować. Powiedz, że to jest otwierane. Nie gadaj. Bo paliwo jest tu. A to jest otwierane? Nie gadaj, że to nie jest otwierane. A tu jest, dobra. O nie, dobra. Dobra, bo mi to usunął. Jak tu przejechać? A się teraz władowałem. Po burakach chyba będzie większa szkoda. Ej, serio, myślałem, że te drzwi się otwierają.
Dlatego tak się władowałem w sumie na pewnego. Chciałem powiedzieć, na czuję, ale nie, no, na pewnego się tak władowałem. Ej, no przejadę tutaj po krzakach. Ale jaja ty. Tak to jest, jak się nie sprawdza przed odcinkiem rzeczy. Ale tu byłem tankować, tylko zawsze tutaj z przodu, z bramy wjeżdżałem. Spokojnie, ta pszenica będzie za niedługo moja. Znaczy za niedługo, no nie wiem, czy tak za niedługo, no ale kiedyś będzie moja. Znaczy, no może nie pszenica, ale te pole. I zobaczymy. Trzeba szybki powrót na gospodarstwo zrobić. Dobra, paliwo zalane, więc można wracać. No serio. Musiałem dosłownie 10 cm cofnąć. Dobra, i ogień 42 na godzinę. Jak ja lubię tym Ursusem jeździć, nie? To jest coś pięknego. Kocham tego Ursusa. To jest coś pięknego nim jeździć. On tak fajnie idzie. Fajnie, że ja go trafiłem na promocji. W ogóle taki niespodziewany nabytek, ale... Ale myślę, że uratuje mi tu serię to dużo. No i dobra. Jestem na gospodarstwie. Oczywiście kosiarkę do tyłu, no bo... Gdzie tutaj do przodu? Nie ma miejsca. O, ale ściąłem, ty! Prawie pot zagarnąłem. Jak widać, bizon już tutaj stoi, z tyłu do rzepaku znaleziony. On był gdzieś tam skryty. Tam, gdzie skryty był, i go znalazłem po prostu. Czy ja wiem, gdzie on stał dokładnie, ale dobra, nieważne. To żebyś mi szeptał czułe słowa i szybko odczepił kosiarkę, to będzie dobrze. Zaraz wsteczny. I login. Podczepić Lizarda B47. Wyżej i login. Stanę sobie na... A tutaj sobie na razie stanę. Dalej nie będę wyjeżdżał, bo po co? Teraz idę do mojego bizona, które ostatni żniwa robi. W swojej karierze. A może być na dwójce. A no dobra, damy drugi. A może trochę spoza kabiny pokoszę też. Żeby pokazać piękne tego bizona. A może jeszcze zrobię tak. O! Tak sobie trochę pokosimy. Żeby nic nie było widać na ekranie. Tak sobie bez chudów pokosimy. No bo czemu by nie? Na koncie, jak widzieliście, mam 15 tysięcy, więc. Nic innego wam nie jest potrzebne do widzenia. Ewentualnie zbiornik widzicie, ale to tam będzie wiadomo, jak będzie pełno, to się wyłączy kombajn po prostu i tyle. Fajne pole. Jedno pole rzepak już mam skoszone. Tą czwórkę, co jest za drogą, skoszona, już jest skoszona. No i dobra. Cyk. Cyk. I login. Dobra, wsiadę trochę do kabiny, której nie ma. Ale na mój nowy kombajn będzie miał kabinę, więc już będę mógł powiedzieć, że mogę wsiąść do kabiny. No i dobra, kosimy sobie. Fajnie, bo ten bizon fajny, ale jeszcze się pojawi na seriach. Na spokojnie. Myślę, że na nie jeszcze jedna mojej serii się zawita. Znaczy nie w takiej konfiguracji, ale wiadomo, w innej konfiguracji jak najbardziej. No, to najgorsze w sumie skosiłem teraz. I wszystko dało radę. Tutaj, kurczę, blisko w ogóle to było podkoszone. Czy podkoszone, podsiane w sumie bardziej. Ej, do przodu. Bo tutaj sobie nawrócę. Ogólnie w tym silosie tutaj, jak widzicie, to jest totalnie skonsypane. Bo tyle zabrałem z tamtej mojej łąki, wtedy trawy. Dobra, pojadę w sumie. Sprawa tutaj po przeszczakiem. Pamiętacie, jak siałem te pole? Na pewno pamiętacie, bo to było jakieś ze 3...
trzy odcinki dalej chyba. Nie wiem dokładnie, ale tylko tego było. Bo więcej na pewno nie było niż 3 odcinki. 14 odcinek, a to jest chyba 17, jak się wydaje. Tak mi się wydaje, że to jest 17. Dobra, snapik. I teraz tak, 19:22. Ostatnie. Miła. Dobra. Ogólnie chciałbym pytać, czy czemu Quaid Balerion się nie pojawia? A nie pojawia się z tego względu, że nie mam czasu iść w sumie na niego. To jest główny powód, że nie mam czasu na niego iść. To jest jedyny powód, z którego nie, dlatego nie ma Balerona, Quaid Balerona. Ale dobra. Przyjdzie taki czas, że pójdę na Quaid Baleron. No bo to jest tam jest najwięcej w sumie roboty do robienia na Quaid Baleronie. Wiadomo, na Leningradzie mam wszystko ogarnięte. Ostatnio były się... A, ogarnięte. No o kurde, tam trzeba jeszcze z siebie skończyć i wałowanie. Ale dobra, no to jak będę miał jakiś wolny czas, to sobie zrobię, tak? A dzisiaj zbytnio już czasu nie mam, bo jest... Środa 19 lipca. No, widzisz, na jego chudy włączy to nawet godziny nie widać. Po prostu jest cały czysty ekran. No i dobra, ja snapa wysyłam sobie i będzie luz. Ciekawe, czy w ogóle do zbiornik z tego pola. To mnie w ogóle ciekawi. Ale mam ciekawy pomysł na kolejny odcinek, co mogę zrobić. Już mam nawet plan. Już wiem, co będę robił w kolejnym odcinku. A nie będę wam mówił. I nie, to nie będzie zbieranie kostek, ani prosowanie słomy. Prosowanie słomy jeszcze dzisiaj będzie. Bo ile mam minut? Ale wolno ten czas leci na tym odcinku. Albo ja tak szybko robię te roboty po prostu. Jeszcze tak może być. To jest dopiero 13 minuta? Nawet nie ma jeszcze. Nie ma 13 minuty, a już mam tyle zrobione. No dobra, no. Mnie to nie przeszkadza. O, dobra, wziąłem to. No myślałem, że jednak trochę dłużej będzie się, bo myślałem, że trochę dłużej będzie koszenie. Ale wiadomo, że koszenie zawsze idzie szybciej. No bo pierwsze poprzeczniaki wyrobisz. A strzelbym też tutaj trochę męczyłem. Czy męczyłem? No też miałem 3-metrowy sprzęt, ale chodzi o to, że wiadomo, strzelbym to dużo nawracania było. Chodzi mi o to, że wiadomo, poprzeczniaki się na końcu robi. A wiadomo, jak poprzeczniak na końcu, no to... A ja też starałem się na polu nawracać. A tutaj pierwsze, no zawsze jak się kosi, to pierwszy poprzecznik, to no w sumie logicznie, że pierwszy poprzecznik, żeby sobie nie umiatać takiego. Ja mam mocno, o, w sumie to jest logiczne. Muszę zobaczyć, gdzie mam procent, ale nie chcę. Okej. Dobra, powiem wam tak, że fajnie idzie to. Zostały mi ostatnie dwa przejazdy i będzie pole skoszone, więc... Ogólnie myślałem, że ten odcinek będzie dużo... Dużo... A dobra, w sumie nie muszę strasznego rzucać. Dużo bardziej wymagający czasowo, o, właśnie o tym chodziło. Że dużo więcej czasu będę musiał poświęcić na ten odcinek, ale jednak wychodzi na to, że...
Że nie, bo mam dopiero 15 minut odcinka, a ja tyle rzeczy już zrobiłem. Czyli skosiłem trawę. No trawę akurat liczyłem sobie tak na około 5 minut koszenia. No bo nie chciałem, koszenia trawy. Znaczy, nie chciałem całej łąki kosić, o to mi chodziło bardziej, a nie o to, że nie chciałem kosić trawy. Chodziło mi o to, że... O proszę, ja myślałem, że złapię to na jeden zbiornik, ale... Ale dla mnie w sumie lepiej, że jest pełny zbiornik, tak? Bo wiadomo, zawsze to więcej rzepaku. Ale już jednak myślałem, że jednak... Jak sobie nawracałem teraz, to mówię, kurde, ty no nawet... To ten na zbiornika nie dlatego, że pakuje, a jednak się okazało, że dało i taki psikus. No dobra. Wyłącz mnie, panie, to? YouTube? Nie. Panel YouTube'a oczywiście, o to mi chodzi. Jak to wygląda? A wygląda to dosyć świetnie. Dobra. Pokaż mi to jeszcze. Muszę zobaczyć, jak ostatni Gearcrux szedł. Z 17. Okej. Okay. No, widzę, że tu różnie te odcinki się dają. Nie składaj tej rury. Bo po co? Jak zaraz znowu będę musiał ją rozkładać, więc to bez sensu jest. I teraz tak, nawrotka. Odpalamy header i jedziemy ten ostatni przejazd. Rozkosiło, bo się zastanawiałem. To dało 3... Jakieś 3700 z tego pola. Bo nie wiem ile dokładnie wyrazu mi w rynku, ale nie będę tego sprawdzał, na końcu się interesuje. I tam w losie on chyba jakieś jest około 5 ton. No 3,640 dało dokładnie, bo zobaczyłem już. A w losie ile mam? Ile mam w losie? Bo to jest pytanie za... Nie wiem w sumie za ile punktów, ale... No 5,5 tony i teraz 3,5. No więcej 3,5, no ale... No to mamy, czekaj, 5,5, no to mamy 9 ton. 9 ton w silosie będzie. 9. 10 ton. 10 ton będzie. A ja teraz idę do mojej 30, kochani. Teraz stoi tutaj. Nie wiem, jaki bieg mam zapięty, ale... Teraz chyba jest dopiero wszystko lepiej. No, bo coś szybciej się odbiega. Oczywiście widzę, niech sobie stoi. A ja jadę prostować te moje nowe pole. Myślenie. Więc na spokojnie. No tutaj to się sprasuje. Ja to sprasuję po odcinku, wiadomo. Tak jak tamto moje jedno pole. Drugie. I teraz w prawo i grzejemy. Parę pa pa pa. Kiepski świat, kiepski świat. Teraz pytanie, czy on na szybce pójdzie z tym pasem. No pewnie pójść, ale... Ale wiadomo, prasa ma ograniczenie do 8 na godzinę, więc... Teraz nie chcąc szybciej niż 8 na godzinę nie pojadę, więc... A tutaj są akurat fajne pokosy, bo chciałem tak... Fajnie to pokosiłem sobie. Tak trochę inaczej niż zawsze. Jest już kostka? Nie ma kostki jeszcze. Albo prasa była pusta, bo pracowała siano po bochach. O kurde, ale fest pusta musiała być. Jak ja przejechałem tyle... A dobra, jest jedna kostka. O, pan. Dobra. Fajna robota, to prasowanie. Jeszcze 30, nie ona sobie tak prykocze. Fajnie. Ja mam to ogólnie fajne pole pokosiłem, bo chciałem tak jak idzie kształt pola kosić. Bo nie chciałem tego na prosto kosić.
No po prostu to nic ciekawego mnie było w sumie, jakby pasowało. A tak naokoło to wiadomo, muszę sobie trochę pokręcić tą kierownicę, więc to jest fajne. Tutaj koło krzakorów trzeba przejechać. No, oczywiście sobie to po odcinku rozbieram. Na spokojnie. Gdzieś na odcinku. O! O! Krzaki! 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 Dobra. Rozumiem. No weź to taksi. Nie, no kurde, kurde, za dużo się tych YouTube shortów oglądałem. No to może nie za drugie, ale. Ale na 20 shortów chyba ze 4 shorty były z tą piosenką. Przestarać się w sumie jak się trafi, nie? Bo nieraz jest tak, że długo, długo nie nagrywałem piosenki, a nieraz jak się trafi, to kurczę. Znaczy, na przykład maj to jest co drugi, albo co trzeci short, nie? No to już w ogóle jest. No bo rozwalajmy takie shorty. Czy tam TikToki? No bo to jeden pies, bo shorty to też TikToki w sumie można powiedzieć. Że jest napisane, jak znasz te 5 piosenek, to za dużo oglądasz TikToka czy coś tam. A tak ogólnie to nie trzeba oglądać TikToka, bo ja nie mam TikToka. Nie trzeba oglądać TikToka, żeby ten. Nie trzeba oglądać TikToka, żeby znać te piosenki po prostu. Wystarczy YouTube słuchać, wystarczy na YouTube sobie posłuchać i ma się to samo, tak? Czyli chodzi mi bardziej o piosenki, a nie o treści TikTokowe. No ale. Nie będę się kłócił. Ludzie wiedzą. Nie ma co się wtrącać. Ludzie wiedzą, co mają robić. Ogólnie to dosyć dużo tutaj przejechałem tą trasą, zanim się kostka zrobiła. No, wiadomo. Tekstura robi robotę. Fajnie sobie prykocze. 30. No, a to drugie pole to wiadomo, nie będę prasował, bo po co. No, weź to tak. O! Ale fikołka kostka zrobiła, nie? Coś pięknego. Podobało mi się to. I co? Będzie kostka koło kostki? Ja widzę, że tak przerwy są między kostkami. Bo tak w sumie to jest. A. Na przemian widzę, że te kostki będą szły. Ale dobra, to mnie to nie przeszkadza, wiadomo. Nie mogę, jak te kostki robią fikołki. No. O, kolejna. To jest ta to fikołka akurat. Gdzie to? Gdzie sarna? Gdzie tam biegniesz? Najlepsza jest ta kostka, tu w krzakach leży i wywalone ma na jesienny liść. O, ta to w ogóle pod krzaczkiem w ogóle cała nie położyła się i. Ta to ma dopiero wyrąbane na jesienny liść. Ogólnie fajne pole, nie? Ale nie będę was męczył tym polem już w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku już na innym polu sobie porobimy. Wreszcie sobie na innym polu robiłem. No w sumie dzisiaj też na innym polu robiłem, bo na tej jedynce, tak, na tym moim nowym polu. No ale wiadomo, to tam. Bardziej pożegnanie bizona chodziło. Nie wiem, ile kosiłem. Z 7 minut? Coś koło 7 minut chyba kosiłem. Bo w 4 minucie pojechałem po paliwo, no to w 7 byłem gdzieś na gąskiej. No, około 7 minut mi zeszło tamto pole. Wiadomo, to też nie było jakieś wielkie pole, nie? No ale sam fakt. Że pożegnanie. Myślę, że fajny odcinek będzie z nowego nabytku kupna. Ale to. Muszę się dogadać z pewną osobą. Muszę się dogadać z pewną osobą, czy po prostu pomoże mi. Niby ma pomóc, ale. Wiadomo, jak to jest. Taratata. Dobra, jeszcze trzeba tutaj ten poprzecznik zrobić jeszcze raz.
czy poprzecznik. No to są takie bardziej poprawki prasą niż poprzecznik. No, okej, okay, nie patrzę do tyłu. Ten przejazd? Nie, no jeszcze dwa dalej. No, stwierdziłem sobie, że sprasuję sobie, znaczy sprasuję, no pokoszę sobie tak jak idzie kształt pola. No myślę, że jest to trochę ciekawsze prasowanie. Tak jechać pod skosem, wiadomo, zawsze się ciekawie jedzie pod skosem niż jakby miałeś tak... O, tak idzie tekstura, tak na prosto. Bo na początku miałem taki plan, żeby sobie proste kosić to. Żeby mieć ładnie pod prasę, ale później stwierdziłem, że to nie ma sensu. Bo i tak to weźmie prasa, i tak to weźmie, bo tutaj są fajne wąskie pokosy. Nie to, co w... Powiedzmy na przykład w 13, że był taki szeroki pokos. Znaczy no, tam prasę ogólnie też brałem, ale to tak jakoś dziwnie wyglądało. No a tutaj to tak elegancko. No i to taksi. Ja czekam na ciebie. O, nie liczy się nic. Dawaj tutaj. I co, jeszcze jeden przejazd? No, jeszcze jeden przejazd długi i wtedy już będą krótsze. Jeszcze jedno długie kółko można. No jeszcze jedno takie duże kółko, a potem już będzie tak na spokojnie będzie koszone. Koszone, prasowane. Co jest z tym koszonym? No, nie wiem, ale jednak tak jak powiedziałem Kurkowi, że szybciej się uwinę z odcinkiem, no i tak się stanie, no bo mamy ile? 26 minutę. No ja to sprasuję plus minus 5 minut, bo tutaj 5 minut, no bo może max w góra 7. Więc powinienem o 19:47 skończyć odcinek. Jak szybko, jak dobrze pójdzie. A jak źle pójdzie, no to 19:50, tak? A powiedziałem Krukowi, że będę przed 20, no... Znaczy powiedziałem, no Kruk mówi, no to do 20, a ja mówię, że powinienem się wyrobić szybciej, ale no, nie wiem, no. Bo tak naprawdę nie wiedziałem, ile mi to wszystko zajmie na tym odcinku czasu. Ale teraz już sobie wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Przyspieszymy sobie trochę. No i dobra. I elegante. O, nie liczy się nic. Jak co? Dawaj, dawaj, dawaj. Ale to idzie. Nie wiem, fajnie idzie ta 30, lepiej w sumie niż 60 mi się opracuje. No, może przez to, że nie ma kabiny. To raz. A dwa, że no po prostu 30 to jest 30, no. Poczekaj, spokojnie, siódkę jeszcze sobie wykorzystam w odcinku, nie bójcie się. Nie, to nie tak, że ona jest zapięta do paszowozu i ona już jest zespalana z tym paszowozem i nie da się jej odpiąć. No bo tak nie jest. Oczywiście będzie jeszcze 60 na odcinku używana, ale na razie nie mam roboty. A może w kolejnym odcinku ją użyję? Nie wiem, czy 60 lepiej mi do tej roboty będzie pasować, czy 30? Zobaczę. Zresztą za 30 jeździła ta maszyna, więc... Ale teraz zrobię coś innego i 60 wapnę i o! I żeby wam udowodni, że 60 jeszcze będzie coś robić. A ja czekam na ciebie. No ile tu zostało? Raz, dwa... Dwa, cztery, sześć... Osiem pokosów. Osiem pokosów, ale wiadomo, tutaj w środku to... Tutaj w środku to raz dwa będzie sprasowane, bo jest krótko. No, w sumie te dwa najdłuższe takie jeszcze są do prasowania, a potem już... Te kolejne kółka w środku już będą bardzo małe. Więc na spokojnie. No, nie liczy się nic, nie czekam na ciebie.
Tak jak wyjeżdżałem, widzę, to taki w sumie łuk się zrobił. Nie no, wyłączam prasę po prostu, aby szybciej... Szybciej to było, tak. Jakby szybciej przejechać, o. Przecież nie będę się wlógł. 8 na godzinę przez całe pole, przez cały poprzecznik. Jak mogę sobie się depnąć sobie do 25, tak? No więc na spokojnie. A robotka fajnie sobie odchodzi tą 30. Zobaczymy. O! Jeszcze. Właśnie o to mi chodziło, żeby offseta sobie zmienić. Bo siedziałem wtedy w kabinie, to nie było mi potrzebne, a teraz sobie troszkę pojeżdżę poza kabiną, której nie ma. Nie powiedziałem już to samo widzenie, ale... Ale pojeżdżę sobie trochę z zewnątrz. Żeby pokazać wam, jak ta prasa działa. W sumie każdy wie, jak działa Sleepman, no ale... Chodziło mi o to, żeby pokazać wam trochę... Trochę inne widoki na odcinku. Niż tylko z kabiny i patrzeć na koło. Czy tak będzie wygodnie pracować? O, i chyba nie. Ale dobra, zobaczymy. Fajnie to idzie, fajnie. Ale to już w sumie mówiłem. W sumie ja dużo rzeczy mówiłem, a... Ale dalej to powtarzam, no ale dobra. Mówię, tu już tak niewiele zostało. Że jeżeli nikt mi na pokój nie wbije teraz, w przeciągu gdzieś 30 minut, 30 sekund, to odcinek będzie dalej, ale chyba nie powinien mi wbić na pokój. Nie wiem. Więc... Plan jest taki, że sprasuję to do końca i kończę odcinek. Bo jest 19:44. Czyli mam jeszcze planowe 3 minuty, tak jak powiedziałem. Więc może ten plan się w sumie udać. Ale grzeje ta 30, no coś pięknego, nie? Aż bym sobie tu nie turkę zrobił, ale zrobię sobie po odcinku. A dobra, coś z siebie zrobię. A ty trupy z dominacji. Ja wiem, w sumie. Dobra, teraz ten długi pokos. Ostatni, najdłuższy pokos. Nie wiadomo, że jest tylko do połowy pola, ale najdłuższy w tym momencie. Bo już dłuższego tego pokosu nie ma. Więc fajnie. O, nie liczy się nic. Ja czekam na ciebie. O! Nawet się rapę zbiera ta prasa, tak. Zauważyłem. Więc no dobra. Ile tu zostało jeszcze przejazdów? 4. I piąty ten taki... Nie wiem, jak to powiedzieć, skośny. Może nie skośny, ale... No skośny oki, tak zauważyłem, jakby to jakiś Chińczyk był. Ale myślę, że nowy nabytek będzie robił roboty, nie? W sensie nowy kombajn. No w sumie nowy nabytek też można powiedzieć. A fajnie to idzie, fajnie. Dobra. I cyk. Właśnie, no dobra, 3 pokosy mało zostało, więc... A jest 47, już powinien odcinek kończyć, ale powiedziałem. Jak się uda, to będzie 19:47, jak skończę, a jak w najgorszym przypadku będzie 19:50.
Mów, Kubuś. Nie, nie słychać tego jak coś. No dobra. Czytałem. Dobra. Dobra. Jest zupa z Boga. I grzejemy. Ostatni przejazd. Znaczy ostatni, no. Przedostatni, o. I będziemy kończyć. No weź to taksi. Ja czekam na ciebie. Chcę, żebyś mi szeptał czułe słowa maju maj. Też fajna nota. Maju maj. Ale by jest to nota. Nic nie będę ukrywał. Fajna jest. Pa, dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa. Ale jeszcze chudy na chwilę włączę dla... No, żeby wam pokazać. 19:49 i ja kończę odcinek. Więc wyrobiłem się przed minutę przed czasem. Więc na razie cześć, pa, pa.